Hej, hej, moi kochani! witam was bardzo serdecznie, tutaj Chanta. Słuchajcie, kolejny film z ze Star Wars The Old Republic. Jak nie wiem, mam nadzieję, że już wiecie, jeżeli nie wiecie, to tak zagrywam się mocno w to MMO i teraz na jakiś czas tworzę wam właśnie w jakieś odcinki. Generalnie mam pomysłów kilka już na następne odcinki, jak również na ten. No bo inaczej bym go nie kręcił. E, jeden już jest odcinek w przygotowaniu, aczkolwiek on troszeczkę zajmie, bo to nie jest też zależne ode mnie, tylko od tego co się właśnie dzieje w grze, bo chciałbym wam zrobić odcinek pokazujący na czym polegają eventy i, i, i jak to wygląda. E, również chciałbym, żeby, żeby pojawiły się jakieś odcinki dotyczące flashpointów, ym, troszeczkę jakiejś gildi i tak dalej, ale to później będę musiał realizować wraz właśnie z wami właściwie, czyli z kilkoma osobami, o których wiem, że my grają, bądź zaczęły grać niedawno właśnie w Star Warsy i, i z nimi jestem coś tam w stanie stworzyć. A dzisiaj omówimy sobie coś, yy, co zdarzyło się niedawno, czyli patch 5. Krop .0,0, jak zwał, tak zwał. Właściwie w tym momencie jest 5.0a, bo jakiś tam hotfix wszedł i tak dalej. Oczywiście kolejne tam pacze, które będą wchodzić, to jakby będzie, będzie tutaj na pewno w całym paczu 5, nazwijmy, tak to będzie wyglądać. Bo gra przeszła to no, parę zmian. Parę zmian wraz z tym spaczem. Z Patch wyszedł dlatego, że wyszedł kolejny dodatek, który nazywa się Knights of the Eternal Throne, no, jak możemy sobie tutaj zobaczyć, właśnie w Legacy, czekajcie gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie te operacje Legacy Stronghold Fallen Empire, do, dokładnie, czyli ten poprzedni duży dodatek, no i następny Eternal e, Throne. Na razie właściwie chyba dopiero pierwszy chapter wyszedł z tego co wiem. No, ale nie będziemy się tym teraz zajmować. My oczywiście patrzymy na to wszystko pod kątem gracza Free to Play. I oczywiście, jeżeli wy będziecie zaczynać, chcecie zacząć przygodę albo chcecie w ogóle spróbować tej gry, to nie pakujcie się w subskrypcję, bo i po co? Naprawdę duża, duża część rozgrywki, właściwie mogę Wam powiedzieć, że przynajmniej z miesiąc rozgrywki. Jak nie dwa, będziecie mieli e, zapełniony tylko i wyłącznie tym, co się e, da zrobić jako gracz free-to-play, więc po prostu myślę, że to troszeczkę nie, nie... no mija się z celem kupowania od razu suba. Więc tak, e, co ten patch zmienił? Ten patch zmienił dużo. E, pierwsze co to, to możecie zobaczyć tutaj na, na samej górze. Już nie mamy takiego długaśnego menu głównego, tylko mamy to wszystko skondensowane do sześciu ikonek, wraz z tym, że nie, nie pamiętam, żeby to się w ogóle, ten system, żeby się pojawiał. E, systemu nie było, teraz jest i może, można się tu wylogować, zmienić sobie od razu z, te, z, te, z tego miejsca interfejs i tak dalej, aczkolwiek dokładnie to samo mamy pod, kąt, pod przyciskiem Escape, no może to jest w związku z tym zrobione, że w nowym Macu nie ma przycisku Escape, nie wiem, może, może tak stwierdzili e, i dlatego, dlatego to włożyli, nawet tutoriale tutaj są. Galactic, przepraszam, Kartel Market też został troszeczkę rozbudowany. Kiedyś to była jedna ikonka, właśnie Kartel Marketu, czyli, czyli to, Czemu się to nie włącza. O, właśnie, dobra. Później pojawiło się coś takiego jak, jak Pack Explorer. Nie, Item Stash to się nazywało. No właśnie, tutaj teraz jeszcze jest ten cały Pack Viewer, tutaj gdzie, gdzie paczki można otwierać. Plus wsadzili przycisk kolekcji, bo kolekcje zawsze były odkryte. O, o, nie umiem mówić ukryte, na przykład właśnie w Cartel marketcie, czy w jakichś innych menu, ani nie było takiego przycisku do kolekcji, więc tutaj mamy teraz to wszystko ładnie zrobione. Dalej, tutaj mamy postać, więc mamy te, te rzeczy standardowe, które otwieramy zawsze, czyli właśnie e, karta postaci, inwentory, umiejętności, e, Combat Professions, czyli tam właśnie to, to, w, w, jakim, w jaką ścieżkę rozwoju postaci poszliśmy, e, czy tutaj właśnie nasze Legacy. Tutaj następnie rzeczy związane z misjami, strongholdami, kruskilami itd. Yy, łącznie z tym, że mamy jeszcze tutaj mapę świata też podrzuconą i kodeks. No i tu jest jeszcze jakieś do, do, do gildii i do, do. no, rzeczy socjalne, tak? Yy, socjalne to źle brzmi po polsku, nie? No ale wiecie, chodzi mi o cały ten social, czyli, czyli tutaj życie w tej grze z innymi graczami. Więc tak to wszystko teraz wygląda. I wprowadzono coś takiego, słuchajcie, jak Galactic Command. To bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie się prezentuje. I ogólnie jest całkiem fajnym, spoko pomysłem. Tylko że. No jak widzicie, trzeba być subem, żeby w ogóle móc z tego korzystać, no i tutaj w Galactic Commandzie w tym momencie mamy mm, tak naprawdę uporządkowane wszystko, co możemy tak właściwie robić jako już tutaj sub. Jak zobaczycie, mamy tutaj wyrzucone menu do flashpointów, czyli już nie musimy biegać i odnajdywać odpowiednich gości, którzy dadzą nam flashpointa bądź, nie wiem, wchodzić na przykład w tego group findera który jakoś za specjalnie nigdy, kurde, dla mnie nie działał, yy, więc, yy, więc teraz flashpointy możemy odpalać stąd. Tak samo operacje, tak samo jakieś warzony, starfightery wszystko tutaj jest. Dalej, chaptery tutaj też się pojawiły chodzi o chaptery, oczywiście związane z dodatkami: yy, 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 Jak to było, Knights of the Fallen Empire i Knights of the Eternal Throne. To chaptery teraz będzie można odpalać, właśnie stąd, bez jakiegoś tam innego kombinowania. Jak widzę, Planetary Missions, czyli, czyli story arki dla planet, też również można będzie stąd odpalać, czyli co będzie można i je powtarzać, jeżeli tak, to bardzo fajnie. No i pojawiła się jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz, czyli Uprisings. Ich nie jest zbyt dużo, my możemy sobie po reputacji zobaczyć, właśnie. Jak widzicie, Flashpointów jest cała masa, Operacji troszkę mniej. Natomiast Uprisingów jest w tym momencie dosłownie 5 ja pricingi, czyli powstania po polsku słuchajcie ich będzie oczywiście więcej na razie ich z niewiele można je rozgrywać tylko wyłącznie jako sub czyli właściwie dla free to play zostają dalej flashpointy bo operacje nie wiem czy też nie jako sub trzeba rozgrywać albo Mieć, nie, chyba jako sub dopiero da się operacje rozgrywać, tak mi się wydaje, tego jeszcze nie jestem pewien. Natomiast uprisingi na pewno są już tylko dla subów. Natomiast są to. Jakby to powiedzieć, jeżeli operacje, przyjmiemy sobie, że to są takie większe flashpointy, tak? bo, bo flashpointy są powiedzmy tam od 1 do 4 osób. Operacje są 8-16, no to właśnie uprisingi znowu są. Są do, na 4 osoby. Plus one mają być takim mniejszą, mniejszą wersją flashpointów, dlatego że flashpointy posiadają swoją tam fabułę i tak dalej, a prizingi chyba mają być tego pozbawione. I kolejną rzeczą od razu, do której przejdę, jak widzicie, która się właśnie sama z siebie wyświetliła. The light side grows stronger! No właśnie, pojawiło nam się takie menu do, do stron, ciemnej i jasnej strony. To jest niby przyporządkowane pod coś, co się nazywa eventem. Dark versus Light, już go próbuję zlokalizować, gdzie te eventy są: Flashpoint event, o właśnie, Dark versus Light event. Słuchajcie, ten event trwał przed dodatkiem, przed wyjściem dodatku Knights of the Eternal Throne, i wtedy mogliśmy sobie stworzyć postać w danym tam okresie czasu. Która była przeporządkowana do tego eventu. Teraz postacie, które były przeporządkowane, bo miałem takie dwie, czyli stworzone właśnie w tym okresie, które były przeporządkowane do tego eventu, przestały już do niego należeć, właśnie po tym jak wyszedł dodatek. Więc ja tu już trochę punktów nabiłem, ale się to wszystko tak naprawdę mi usunęło i no nie mam wam tego jak pokazać. Kurczę, no i to, to, to cały Dark versus Light to jest troszeczkę na tej zasadzie, że pozwala się zawsze, od zawsze się pozwalało w tej grze graczowi decydować, kim tak naprawdę chce być. I to, to jest to jest wielka zasługa właśnie Bioware, że pomimo, że nie wiem, wybieramy sobie Sith Warrior'a, możemy tak naprawdę sobie chcieć mieć Sitha Warrior'a, który będzie rozwalał Imperium od środka, bo tak naprawdę jest, sympatyzuje się w Republice, a tak, albo mamy na przykład Jedi Knight'a, ale w pewnym momencie stwierdzamy, że chcemy, żeby on stał się tym złym, żeby przeszedł na stronę Sithów. Oczywiście znaczy, to jakby tutaj nie Mamy bardzo dużego wyboru, ale zawsze, od zawsze była możliwość robienia dobrych wyborów, złych wyborów, zdobywania, zdobywania złej karmy, czy, czy tam złej, wiecie, uczestniczenia w złej stronie mocy. No i właśnie tutaj to, ten cały alignment tak zwany właśnie tutaj się pokazuje tak, czy jesteśmy w dobrą czy w złą stronę idziemy? Ja na przykład w tym momencie mam dwie postacie, które idą w dobrą stronę, jedną w złą i jedną, którą postać staram się trzymać totalnie na neutralu. Pamiętam, że był jakiś Jakąś jedną rzecz znalazłem, która była tylko na, wiecie, na 50 level, ale na neutralną karmę, czy jak to tam nazwać. I tak sobie stwierdziłem, że chcę mieć gościa, który będzie zupełnie neutralny, on jest bounty hunterem. No i nic, tutaj się właśnie za robienie zwykłych po prostu rzeczy, tylko postacią, która jest zaadaptowana do tego eventu, tak jak mówię, te free to play nie są. No, to właśnie tutaj się nam kolejne rzeczy wykonują i dostajemy takie Heroic Rewardy, to są takie paczki. I właśnie te paczki. Kurczę, zawsze sobie mylę. Te paczki właśnie to są. Z tych paczek właśnie posiadam te rzeczy. Na razie ich tam nie zużywam, bo nie ma takiej konieczności. No i teraz, o co z tym chodzi? To jest wszystko powiązane z tym Galactic Commandem. Oni chcieli zrobić. Troszeczkę na zasadzie uporządkujmy sobie wszystko, żeby wszystko było prostsze. E, no i niestety, jeżeli chodzi o graczy free to play, to tak naprawdę to wszystko, to, to, ten cały Galactic Command udupia tak naprawdę graczy free to play. Eee, dlaczego? Eee, dlatego, że dużo rzeczy teraz się stało sub-only. Tak jak widzicie, cały ten Galactic Command, jak się go. Nie, to jest Gildia, tak się chyba otwiera. O, właśnie, cały ten Galactic Command jest tylko i wyłącznie dla subów. Aha, inna rzecz, że, że teraz poziom maksymalny to już nie jest 65, tylko 70. Ale dalej, free-to-play gracze mogą grać tylko do 50 levela. No, i po co ja mówiłem w ogóle o, tej, o tych stronach, tak? Jak zobaczycie tutaj, obok mapy w dolnym prawym rogu pojawiło się coś takiego. Commit your alliance to the dark side of the force, albo light side of the force. Czyli w tym momencie, pomimo tego, że jestem jakąś tam postacią, to mogę sobie wybrać stronę. I to po prostu jest jedno kliknięcie. I już jestem. Czy jestem po stronie dobrej? Nie, oczywiście, że nie. Mój alignment dalej postaci zostaje. Natomiast, rzeczy, które teraz wykonuję, będą się skłaniać właśnie ku, tym, że ku jasnej stronie mocy, a nie ciemnej, tak? Na co się to przekłada? Właśnie na zdobywanie punktów. Tu na tej postaci wam tego akurat tak nie pokażę, dlatego, że to jest postać, która ma właśnie craftingowe rzeczy. Tak, więc to jakby mi to chyba nic nie daje. W sensie nie nie, nie nie, próbowałem tego nawet do końca sprawdzić, ale teoretycznie mi to nic nie daje. Spróbujemy zatem, no jakiś tam, coś, żeby się nie no, 10 minut to troszkę za długo. To się będzie wykonywało 5 minut, a może coś jeszcze szybciej, 13, 15, dobra, dobra. każmy WET zrobić tutaj nam jakiegoś armoringa, który trwać będzie 6 minut. Niech ona sobie to tworzy i za chwilę zobaczymy. Co mi, to, co mi to da? Ale przypuszczam, że akurat po tej stronie nic, ja sobie tu oczywiście dam Dark Side, natomiast wylogujmy się teraz i pokażę wam to na innej. O, nowa plansza oczywiście, zły nice of the Eternal Throne Pokażę wam to na innej postaci, bo są postacie znaczy te kruskile, które są craftingowe i kruskile, które są. Jakby to powiedzieć, takie, wiecie, zdobywcze, także wysyłamy naszych, naszych towarzyszy. Oni coś dla nas zdobywają, za odpowiednią kwotą, oczywiście pieniężną i czasem zdobywają, wracają z przedmiotami, tak? Czyli one pozyskują, a nie wytwarzają. No i czekajcie, niech się szybko, niech mi się to załaduje. Na no, chwilę to będzie, widzę, trwać. Czekajcie, w ogóle. Fajnie, jakbym widział, o właśnie, że się nagrywa, wszystko ok. No i dobra, już jesteśmy na mojej y, drugiej postaci. Właściwie m, ciężko mi nadal powiedzieć, która postać jest moją taką główną, czyli która jest moim mainem, a które są altami. Na pewno te dwie ostatnie, które stworzyłem, czyli, czyli Bounty, Hunter i Smuggler, to są alty, bo właściwie nawet nie, nie do końca mi się podoba sposób, w jaki się gra, w sensie gra tymi postaciami. Y, natomiast ciężko mi stwierdzić, czy mainem jest właśnie. Y, Moja kunehunta, która jest, która jest Jedi Guardianem, czy właśnie tamten Sith Warrior, chyba Juggernaut. Teoretycznie on jest mainem, bo, bo po prostu nim jakby zawsze zaczynam, nim jestem, jak na, nim jestem najdalej w fabule. O. Ona dopiero teraz ten, no mniejsza z tym. W każdym razie, patrząc na to... W tym momencie wcześniej wysłałem swoich słuchajcie towarzyszy, właśnie tutaj mamy archeologię, czyli, czyli yy, pozyskiwa, pozyskiwanie. No i na przykład T7O1 yy, przyniósł mi jakiś tam artefakt na poziomie 10, a właśnie to, to weszło, to, to o tym Wam troszeczkę zapomniałem powiedzieć. Yy, Kruskile w tym momencie zamiast 550 yy, maksymalnych punktów mają 600 punktów i powstał, yy, i powstał grade 10, także Także można te wszystkie swoje postacie, wiecie, i alty, i mainy w dosyć szybki sposób, przede wszystkim na pozyskiwaniu, szybko zrobić na 600 punktów. No i zobaczcie, przyniósł mi oczywiście i ponadto dostałem dzięki temu 102 punkty do jasnej strony mocy. Akceptuję jak najbardziej. Tutaj znowu 102 punkty przyniosła mi Kira. I City znowu 102 punkty, bo to jest właśnie na tym grejdzie 10. Więc właściwie to, co dostajemy na grejdzie 10, znaczy przy grajdzie 10, dostajemy tych punktów 100, 102, czy coś koło setki, na grejdzie 9, koło 90 i tak schodząc w dół do, do tych ten. Czyli, czyli po prostu grade to jest mniej więcej razy 10 właśnie tych punktów. No i popatrzcie teraz, jeżeli sobie tutaj wezmę i pokazuje się przy, przy wszystkich tych, pokazuje się właśnie ten znaczek. Jak sobie najedę to pokazuje mi. Dostanie już 102 punkty yy, na light side i 0 na dark side, tak, na przykład, nie wiem, na piątym gdzieś tam jakieś, o, 47, właśnie, na przykład przy czasie jest 47, 47, a przy tym krótszym czasie też jest 47, więc bardziej opłaca się tak naprawdę to, w to iść, tak. Yy, w momencie, kiedy sobie zmienię to na dark side, popatrzcie, że te znaczki się zmieniają i tak, w ten sposób można pozyskać sobie ciemną stronę mocy, czyli tak naprawdę dzięki temu... Pozyskujemy ciemną stronę mocy. I teraz uwaga: mając to włączone, właściwie robiąc wszystko poza zbiciem zwykłych standardowych mobów, dostajemy te punkty i dostajemy jeszcze coś takiego, co się nie pamiętam do końca jak nazywa: coś takiego jak Command Rank. Tak, czyli po prostu zabicie zwykłych mobów, nie, ale za te wszystkie rzeczy, które tu widzicie, czyli Flashpointy, warzone, Operacja, Uprisingi, Starfighter, Chaptery, kolejne mis Planetary Mission i, i różne inne misje i wszystkie właściwie aktywności poza standardowym biciem mobów, czyli, czyli właśnie to co teraz wam zaprezentuję, po, poza czymś takim. No to będę zobaczyć, jaki mam ładny mieczyk. Wiem, że nie widać, ale tak to źle będzie. Popatrzcie, mam miecz, który jest czarny i świeci zielonym światłem. Genialne, nie to jest właśnie z eventu z Raggulami, ale to się dowiecie w innym odcinku o tym. W każdym razie, to, to nie daje, ale wszystko inne daje nam Command Rank. Poczekajcie, o właśnie, Command Rank, ale daje nam tego command ranka, jeżeli jesteśmy subem. Jak nie jesteśmy subem, to nam to gówno daje. No i właśnie, i przechodzimy do... znaczy jeszcze jedna rzecz muszę wam, jeszcze jedną rzecz muszę wam powiedzieć, właśnie odnośnie tego całego alignmentu postaci. Słuchajcie, zobaczcie, że w tym momencie moja postać ma 48 974 punkty. Jeżeli byłoby to Dark Side, to, był, to po prostu to było na minusie, tak? czyli ujemne punkty. I tutaj mam rozpisane, że właśnie to jest 2500 Dark Side i 51000 z Light Side, następny tier jest na 67500 punktów. No tylko, że problem polega na tym, że wcześniej to nie było 67,5 tysiąca, tylko 6750. Na, starą, na stary przelicznik ja bym, miał, ja bym miał 4897 punktów, a nie 48974. Zmieniła się skala. Tak, przeskalowano to razy, razy 10, tak naprawdę. Jest to oczywiście związane właśnie z tym, że kiedy wysyłamy swoją postać, to ona dodaje do, do, do nam tą ilość punktów. No i jak widzieliście, tutaj jest 102, 47 i tak dalej. Chodziło o takie końcówki, no żeby nie było dziesiątek części punkta, przeskalowali to całe o, o 10 w górę, właśnie, żeby dostawać niewielkie ilości yy, tych, tych tutaj punktów, tak? Więc patrząc na starą skalę, powiedzmy, robiąc jakąś misję, mogliśmy dostać 50, 100, 150, nawet do 200 czasem punktów alignmentu do danej strony i na starą walutę w tym momencie, jak wysłalibyśmy, wysłalibyśmy na przykład Kirę, żeby coś tam przyniosła, no to dostalibyśmy 10, 10 punktów dark side, no to zmienimy sobie to na light side. No to 10 punktów light side, tak, do alignmentu i miałoby to oczywiście yy, fajny sens. Więc to oni zrobili, przeskalowali, żeby, te, żeby po prostu zmienić troszeczkę skalę, żeby tych punktów było więcej. Yy, czyli, czyli właściwie, czy dużo się zmieniło? Niby nie, ale uwaga, w tym momencie wykonując misję, ja powinienem dostawać nie 50 punktów, tylko 500. Ale niestety dalej dostaje 50, nadal dostaje 100, nadal to dostaje 150, więc wyskalowali postacie, dodali możliwość zdobywania alignmentu za pomocą właśnie wysyłania towarzyszy, ale na misjach to nadal są te same wartości i to jest poważny błąd i mam nadzieję, że to w niedługim czasie zostanie jakimś następnym hotfixem, nie wiem, poprawione, no bo już kurczę bez przesady, A tu jest jakieś kurczę... Bromu wielki, ale kurczę jaja, tego to nie widziałem. Muszę spróbować to zaatakować. Eee, w sensie wiecie, jakiś Light Bromu jest, nawet nie wiem czy nie, chyba muszę go, przydałoby się go ubić, ale dobra, zostawię tą postać na razie tutaj. I właśnie to jest ten główny mój właściwie problem. W tym momencie bardzo ciężko jest postać wbić na którykolwiek poziom alignmentu, czyli tego przydzielenia do mocy. Bo po prostu jest to praktycznie niemożliwe wykonując misję, bo tych punktów dostajemy po prostu cholernie za mało, dużo, dużo za mało, więc nie wiem, czy to trzeba by teraz od nowa mieć postać i tak dalej. Nie wiem jak to wygląda. No w każdym razie sprawdzałem to na postaciach tych y, pierwszych, czyli tych dwóch moich main'a, które właśnie widzieliście. Sprawdzałem to na altach specjalnie i dalej jest tak samo, pomimo, że alty zostały wytworzone już w tym jakby nowszym okresie takim prepaczu y, 5.0 nie wiem, jaką się tam jakaś 4,7-48 nazywało ten prepacz. No i to jest teraz poważny problem. No i w tym momencie jak mamy o co chodzi z tym. To się pojawia i jakby cały czas trwa taki domyślny event właśnie walki jasnej i ciemnej strony. Tak jak mówię, my możemy sobie cały czas wybierać po której stronie jesteśmy i to cały czas zmieniać. No i teraz jest poziom trzeci. To jest tak naprawdę, w tym momencie cały serwer pracuje na wytworzenie albo w maksymalnej strony ciemnej, albo maksymalnej jasnej, to trwa jakiś tam czas, później się resetuje i, i trwa znowu. Generalnie na moim serwerze, z tego co widzę, wszyscy idą w light side i to non-stop tak naprawdę, non-stop light side wygrywa, teraz jest trzeci poziom. I co się dzieje? W momencie kiedy light side wygra, weźmy sobie, weźmy sobie to. To teraz dołożono taki special vendorów. Właściwie tutaj, yy, tu jest. Yy, to, 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 tu zostało coś przeorganizowane, nie pamiętam co to było. To jest śmieszne, nie wiem po co, ale tu jest taka bombka. Void Star Bomb. I możemy sobie to kliknąć. Ona tak zrobi bum, bum, bum. Za chwilę wybuchnie. I wybuchła, i koniec. I znowu jest, nie mam pojęcia po co to jest. No i tu zamajtymy do PVP. Tu nam takie, kurde, hutta dodali, gdzie możemy sobie kupić yy, rzeczy związane z. E, tym sezonem siódmym, więc to trzeba było tam, wiecie, grać PvP i tak dalej. Czy to jest wszystko do PvP? To nas na, na razie nie interesi. E, tutaj, okej, okay, tutaj to się też coś zmieniło. Natomiast mm, co jest fajne? Teraz jest bardzo dużo tych terminalów właśnie do prior, pri, Priority Missions. E, tu, jest, tu jest do heroika i do heroika zaraz przejdziemy, bo to jest kolejne udupienie niestety e, FTP. Natomiast chciałem wam najpierw wendora pokazać. W momencie kiedy osiągnie serwer, osiągnie maksymalny level 5 po jednej ze stron, to tych dwóch wendorów, tu mamy Darkside vendora, który właściwie czekajcie, zobaczmy sobie na to czy my jesteśmy tutaj. No właśnie tu jest Lightside vendor, Darkside vendor, którzy wcześniej byli chyba tutaj. notifikacje, Nie, dalej jest Lightside vendor i Dark Side Vendor w, przy Galactic Trade, Mar Trade Markecie. I to są te standardowe, dotyczące naszej postaci, e, tych dwóch vendorów. Natomiast tutaj przy Supplies pojawiło się dwóch e, vendorów, którzy tak samo się nazywają Dark Side i Light Side, ale oni już nie są związane z alignmentem naszej postaci, są z alignmentem całego serwera w danej chwili. W momencie, kiedy osiągnie to piąty poziom, to możemy robić e, odpowiednie rzeczy, albo dla jasnej strony, albo dla ciemnej strony. Generalnie dla jasnej strony, z tego co wiem, to po prostu to można tutaj sobie wtedy coś kupić. E, bo nie wiem, czy to teraz teoretycznie nie wygląda na zablokowane, ale okej, okay, y, tam mi, ta mi absolutnie nic nie dało. To, to że tego armora y, zrobiłem, nieważne. E, więc tutaj można sobie, jak widzicie, kupować różne rzeczy. E, ale to też dotyczy przecież naszej postaci. Widzę, że trzeba, trzeba mieć odpowiedni e, light albo dark. E... Alignment, więc to troszeczkę i tak jest bez sensu. Pomieszali, chcieli to uporządkować tak naprawdę, pomieszali. No, w każdym razie tutaj są kolejne rzeczy, które można u jednego dru drugiego kupić przez jakieś tam określone. Chyba, jeżeli wybije maksymalny level, to jest godzina na to, żeby się tutaj dostać, pokupować sobie rzeczy, które się chce pokupować. I te jakieś tam rzeczy właściwie one są za, za tokeny, a token dostajemy właśnie. Yy, przez Galactic Komenda, którego my mamy zablokowanego, hello, fajnie, nie? No, więc to jest kolejna rzecz, która jest tylko dla subów. I teraz, właśnie, wróćmy do tych Heroic Mission, yy, które wam pokażę. Pamiętacie, albo nie pamiętacie, powiem Wam teraz, musicie mi uwierzyć na słowo, yy, kiedy robiliśmy misje heroiczne na różnych planetach, które mogliśmy później też sobie powtarzać i tak dalej, w kółko. Yy, heroiczne chyba się resetują po prostu po zrobieniu ich. Czy mi się tylko wydaje, czy one są jakoś weekly, już nie jestem pewien. W każdym razie, tutaj jest właśnie terminal do heroików, do misji heroicznych. Pamiętacie, jak robiliśmy misje heroiczne? To dostawaliśmy, dostawaliśmy tak doświadczenie. Oczywiście dostawaliśmy jakiś hajs z nich i dostawaliśmy uwaga walutę, która nazywała się Command da Data Crystal, Command Data Crystal. Zniknęły. Nie ma już Command Data Crystalu. W ogóle nie ma, nie ma tej waluty. Ludzie, którzy mieli, którzy mieli trochę tej waluty, dostali na postacie, nie wiem na jakiej zasadzie było to liczone, ale dostali po prostu ekwiwalent pieniężny, co oczywiście no, dla subów no, to chyba niewiele, dla FTPów, czyli tak jak dla mnie, było to o tyle zbawienne, że na dwóch postaciach miałem na tyle dużo kasy. Znaczy, kurczę, słuchajcie, no tu jest maksymalny dalej kap 200 tysięcy kredytów, tak? Po prostu powyżej tego nie wejdę. Jak widzieliście, przed chwilą coś sprzedałem i dostałem komunikat, że tam chyba od 160 zaczyna się komunikat, że uważaj, bo zbliżasz się do 200 tysięcy, do maksymalnego kapa. E nie, nie, nie mogłem nie mogę wtedy zarobić więcej kasy, i kasa trafia do, do escrowa. Tak, tak jak widzicie, tutaj już mam prawie 50 tysięcy. No i tutaj właśnie pojawia się Komandata Crystal. W momencie, kiedy to zlikwidowali, to ja dostałem ekwiwalent pieniężny, i po prostu jakby siłą te pieniądze zostały wrzucone na te postacie. Na dwóch postaciach, tak jak mówię, miałem na tyle dużo pieniędzy, że kupiłem sobie. Na jednej postaci kupiłem sobie slot na kolejnego Kruskila, który był mi po prostu potrzebny, więc teraz mam jakby cztery postacie, ale już pięć Kruskili. Natomiast drugą postacią wykupiłem dodatkowy pokój w Strongholdzie, ale tym się na razie nie będziemy zajmować. Yy, a tak, do, do takie stale zniknęły. Yy, twórca, deweloper twierdzi, że po prostu było to zbyt skomplikowane dla nowych graczy. Tylko, że nowi gracze zazwyczaj to są właśnie FTPy, tak? yy, a, nie, yy, a nie suby. Najpierw trzeba pograć, żeby, żeby się przekonać o co chodzi. Yy, a w tym momencie mamy bardzo szybką możliwość zdobycia 50 levela, czyli maksymalnego dla FTPa. Dalej tak naprawdę nie wiemy, co, co się dzieje, bo 50 level właściwie idzie zdobyć w przeciągu połowy pierwszego chaptera połowy pierwszego chaptera, a na trzy chaptery yy, podstawowej historii dla postaci, no to to jest troszeczkę kurczę no za wcześnie. Dużo, dużo za wcześnie. Yy, I teraz jak otworzymy heroiki, one dodają nam tylko właściwie pieniądze. One nic nie dają więcej. W sensie, wcześniej dawały tego komandę te krystala, teraz nie dają nic. Teraz dostają, dają tylko pieniądze i, i expa. No i oczywiście lockboxy, które są zarezerwowane dla kogo? Dla subów. I to tyle. Aha, także tutaj została to usunięta ta waluta, nic w zamian, i tak naprawdę to jest kolejny mechanizm, który udupił w tym momencie yy, darmowych graczy, czyli FTP-ów. Yy, no dużo, dużo się pozmieniało na gorsze właśnie dla FTP-ów, więc po prostu sub staje się teraz coraz większą koniecznością, i chyba właśnie o to im chodzi. Oczywiście ludzie są mega wkurzeni tym. Ale no, co co zrobić? Aha, jeszcze jedna rzecz, która się zmieniła. Teraz, tak jak tego Bounty Huntera, widziałem tam. Tu jest trainer do, do War Warriora. Parę, znaczy, postacie zostały troszeczkę pozmieniane i w tym momencie, parę, jak widzicie, mam tutaj wolny slot w ogóle w pasku w tym miejscu na dole, dlatego że parę rzeczy zostało usunięte z postaci. Kilka rzeczy, które były jakimiś tam aktywnymi jakby jakimiś tam formami do aktywowania zostały na pasywki zmieniane, to jest akurat bardzo fajne bo to akurat nie miało w ogóle żadnego sensu, natomiast z f, takich wiecie efektywnych ataków, takich instantów no pozmieniało się, mamy tego teraz mniej, właściwie chyba zazwyczaj jest tak, że mniej więcej dwa albo trzy wyleciały, a w zamian dostaliśmy tylko jeden albo tam że jeden był przemianowany na coś, tylko one teraz inaczej wyglądają, na przykład ten ten to o, właśnie ten rawicz chyba wcześniej się inaczej nazywał albo tak samo, nieważne. I w każdym razie on kiedyś trwał. On kiedyś trwał parę sekund, więc stawało się przed postacią, włączało się to i miało się tą chwilę wytknięcia, bo postać po prostu, wiecie, yy, channelowała atak przez jakieś tam kilka sekund, więc patrzyliśmy na ten paseczek, który sobie tak przemija. W tym momencie nie, w tym momencie to jest kilka szybkich ruchów i koniec i, 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 i tak naprawdę może i, może i damage został ten sam, ale, ale jakby no szybciej to, znaczy niby to bardziej dynamiczne z drugiej strony, no nie wydaje mi się, no ale nieważne, mniejsza z tym, więc niewiele dostaliśmy w zamian. Troszkę to się pozmieniało. Tutaj, jeżeli chodzi o akurat o Warriora i, i Sith Warriora i Jedi Knighta, to się niewiele pozmieniało. Aczkolwiek inne postacie miały większy. Yy, no, większy, większy taki yy, ry, 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 remake, można powiedzieć. Yy, I co, to chyba wszystko z takich rzeczy, które się faktycznie pozmieniały. Właśnie, właśnie w kierunku FTP-ów, no tutaj możemy jeszcze zobaczyć... Właśnie, jest menu do chapterów, to jest bardzo fajne, oczywiście jak jest się subem. Jest menu do chapterów, gdzie teraz można sobie, jak widzicie, odpalać... Nie, chyba już są wszystkie 9 chapterów, Eternal Throne'u, nie jestem pewien. Możemy stąd odpalać sobie chaptery i to w story, i w weteranie, więc to jest spoko. Eee, mamy tego command... command -y, które tu się będą pojawiać, więc no fajnie, ale to znowu tylko dla subów. Eee, no, i to w sumie chyba tyle. Ten Contrast, no to to już, to już jest standard, to wszystko już było. Stronkoldy już mam dwa, i to jest fajne. <grymne> nie wiedziałem, że drugiego mogę mieć, ale mogę mieć. No i właściwie to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że, że Wam coś to dało i coś to Wam, coś tam rozświetli. Jeżeli zaczynacie teraz albo zaczęliście już jakiś czas temu, ale jeszcze nie do wszystko do końca ogarniacie, to te odcinki coś Wam tam pomogą. No i tyle, no mam nadzieję, że niektóre rzeczy się poprawią, ale no niestety, tak jak mówię, sub staje się takim troszeczkę must have'em. Z drugiej zaś strony bardzo fajnym jest to, że po prostu wystarczy kupić sobie suba i wszystko co zostało stworzone w grze, wszystkie, wszystkie właśnie te dodatki, czy mniejsze, czy większe i tak dalej, to wszystko dostajemy i mamy, tak, za cenę opłacania suba, a nie musimy kupować dodatków za dodatkowe opłaty, tak jakby, tak jak na przykład w przypadku World of Warcraft, także to, no to jest tak dalej na plus dla mnie, ale no niestety, coraz gorzej się gra jako FT, więc no, jeszcze chwila i prawdopodobnie suba sobie kupię i wtedy, wiecie, więcej materiałów z, z kolejnych rzeczy. No, dobra, kończę mój długośny wywód, trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia, obczajcie poprzednie odcinki i obiecuję, że za niedługo, za niedługo, no w jakimś bardzo niedługim czasie też postaram się wrzucić kolejne właśnie z, ze Star Wars The Old Republic i to tyle. Trzymajcie się, obczajcie tam playlistę w opisie, albo, albo kliknijcie tą, tą to i całe, które się pojawia w rogu czy tam na koniec filmu teraz. O na przykład teraz, o, postaram się, żeby teraz po prostu już były, żeby teraz już było i możecie zakliknąć playlistę i poprzednie odcinki poglądać. No, także tyle. Trzymajcie się, cześć!